Witajcie. Zapraszam Was na zimowy wieczorny spacer po Świętochłowicach. W Księdze Jozłego w 3 rozdziale opisana jest historia o tym, jak Izraelici w drodze do Ziemi Obiecanej stają na brzegu Jordanu. Za nimi ziemia, która ma być ich nową ojczyzną. Ziemia obiecana. Ale w ich głowach rodzi się strach. Czy ten nowy przywódca, którego Pan Bóg nam dał po śmierci Mojżesza, Jozue, da radę? Czy pokonamy tych, którzy tam mieszkają, różne plemiona kananejskie, dla których ta ziemia jest ich ojczyzną? Czy damy radę? Czy będziemy mieli tyle siły? I wtedy Pan Bóg mówi do Jozłego: rozkaż, aby kapłani przenieśli przed ludem Arkę Przymierza, aby potem weszli do Jordanu, a wody Jordanu rozstąpią się tak, że Izraelici będą mogli suchą stopą przejść na drugą stronę. Skrzynia Przymierza, Boże przykazania. Myślę, że my stoimy często w podobnej sytuacji, z podobnym lękiem w sobie. Co będzie dalej? Kiedy przekroczę jakąś granicę? Kiedy wejdę w nowe? Kiedy mam wejść w nowe? Pan Bóg mówi: kiedy ja idę przed Tobą, wtedy nie musisz się niczego bać. Jako symbol tej obecności Pan Bóg stawia Jozłemu i narodowi izraelskiemu, stawia przed oczyma Arkę Przymierza. 10 Bożych przykazań, bo przecież Arka zawierała nic innego, jak tylko 2 tablice z kamiennymi tablicami z przykazaniami. Tam, gdzie na pierwszym miejscu stoi Pan Bóg, tam, gdzie na pierwszym miejscu człowiek żyje w zgodzie z Bożymi przykazaniami, tam człowiek nie musi się niczego bać. To jest tak, jak na przejściu dla pieszych. Pan Bóg zapala nam czerwone światło i mówi: kiedy idziesz zgodnie z palącym się zielonym światłem, nic złego ci się nie stanie. Ale czasami Pan Bóg zapala czerwone światło i mówi: stop. Czasami Pan Bóg wyznacza nam granice. Tym właśnie są przykazania, zielonym i czerwonym światłem. Czasami tym, które mówi: tego nie wolno, ale najbardziej i najmocniej mówiące: wolno ci. Wolno ci kochać, wolno ci działać. Bóg zapala nam zielone światło. Zielone światło do działania, zielone światło do miłości, zielone światło do tego, byśmy kochali bliźniego i kochali Jego, naszego Stwórcę, naszego Zbawiciela, naszego Pana. Bóg zapala dla Ciebie zielone światło. Nie bój się, idź. Żyj zgodnie z Jego przykazaniami. Patrz na nie jako na drogowskaz, jako na zielone światło, które pali się dla Ciebie do działania, do życia.